Witajcie. Dobry wieczór. Dobry wieczór w ten cudowny poniedziałek. Choć poniedziałki nie są najlepsze, wszyscy zaczynamy pracę, zaczynamy szkoły i taki ciężki ten poniedziałek często. U mnie też dzisiaj od rana aż do teraz, do ostatniego treningu dzisiaj z Adamem Chodynieckim. Przed komputerem, ale w sumie zawsze lubię się z wami zobaczyć i to jest takie fajne. A tym bardziej, że dzisiaj pojedynek mamy naprawdę zacny, dwoje wspaniałych zawodników i to jest taki troszeczkę pojedynek rewanż, bo już raz walczyli ze sobą, tamten mecz trochę w innych warunkach, jednak wygrała Magda. Dzisiaj zobaczymy, może się to odwróci, kto wie, a może nie. Na pewno będą dobre ułożenia i ciężko będzie chyba na kanale u mnie zobaczyć w tym momencie lepsze mecze niż ten, dlatego że Adam jest absolutnie najlepszym u mnie zawodnikiem, numerem jeden, no a rywalką jest zwyciężczyni Pucharu Polski z zeszłego roku. No także pojedynek bardzo, bardzo fajny. Jeżeli chcielibyśmy zobaczyć lepszy mecz, no to już musielibyśmy zapraszać zawodników całkowicie z czołówki, już poza moimi, że tak powiem, podopiecznymi, chociaż tutaj absolutnie nie chcę urazić Magdy, bo Magda w tej topce jak najbardziej się znajduje. Witam czatowiczów. Po kolei wszystkich witam razem, nie będę was już dzisiaj wymieniał, trudne pseudonimy pewnie, także może być ciężko. A ja was proszę oczywiście jeszcze o cierpliwość odnośnie Pucharu Polski, wiem, że to trwa, ale jesteśmy naprawdę na dobrej drodze. Przede wszystkim mówię, jeżeli chodzi o kwestie finansowania całej ligi, lepszych nagród dla zawodników, dużo rzeczy jeszcze się tutaj waży. No więc no na razie nie mam informacji, tak jakby jesteśmy, no ja jestem tutaj otwarty na to, że zaczniemy troszkę później ten puchar i tyle, lepiej żeby było ciekawiej, żeby było co walczyć, niż na szybko tutaj otwierać. Dobra, a ja zanim zaproszę zawodników, to zobaczmy sobie wspólnie troszeczkę, garść statystyk. Oczywiście śmiało możecie pisać tu różne rzeczy, bo postaram się rozmawiać z wami jak zawsze. Natomiast tak, nasi zawodnicy, proszę bardzo, Adam Chodyniecki, Magdalena Pabisz. Ciekawe zestawienie, dlatego że zobaczcie, jeżeli chodzi o WCA, no tutaj na prowadzeniu Adam dość wyraźnie 14 zawodów więcej, więc można powiedzieć, że doświadczenie WCA-owskie wyższe, aczkolwiek no, ciężko tutaj dorównywać Magdzie, jeżeli chodzi o obecności w finałach, o kolekcję medalową, no tutaj różnica jest znacząca, co prawda nie widzicie tego, ja mam teraz podgląd pod strony WCA, jeżeli chodzi o Adama, kolekcja medali, w tym momencie medali, czyli na podium, tak? Adam był 16 razy w różnych konkurencjach, natomiast no u Magdy no to jest to liczba już koło 80, także różnica jest potężna. Zresztą pamiętamy zeszły sezon Pucharu Polski, gdzie no wygrała właśnie przez to, że wielokrotnie bywała na podiach w wielu konkurencji. Także no pod kątem multikonkurencyjności Magda w tym momencie jest najlepsza w Polsce, więc ciężko, żeby tutaj porównywać z Adamem, ale jeżeli chodzi o trójkę, no to na te średnie, zobaczcie, bardzo, bardzo zbliżone. 8,61 kontra 8,67 Adama. Co prawda oboje zawodnicy te średnie mają, powiedziałbym, mocno zdezaktualizowane. To są zawody jeszcze z 2019 i początku 2020 roku, więc praktycznie rok temu. Dużo bardziej miarodajnie jest, jeżeli chodzi o zawody online, aczkolwiek z tego, co widzicie, porównanie zawodników również bardzo podobne. Adam 8,07, delikatna przewaga nad rekordem Magdy 8,21. No i jako ciekawostka, różnica wiekowa, to jest rocznikowo podane, zawodników dzielą 4 lata. Oczywiście w naszej dyscyplinie tutaj, czy też płeć, czy wiek nie odgrywa aż tak ważnej roli, to są umiejętności umysłowe, ale myślę, że te pojedynki bardzo ciekawe. Jeżeli chodzi o zeszłoroczny Puchar Polski, Magda wygrała klasyfikację generalną, natomiast Adam wygrał klasyfikację generalną w swojej kategorii, także no, utytułowani zawodnicy myślę, że podejdą oboje fajnie do tego pojedynku, tak? Dobrze, tutaj piszecie na czacie, że Magda była na Dragonie, faktycznie była na Dragonie, tylko pytanie, czy Magdy 8,61 jest z Dragona? No nie, Max, Magdy 8,61 jest z 2019 roku z LLS-a finałowego, także chodzi mi o jej właśnie wynik rekordowy, tak? Więc to ta różnica jednak jest spora, nie?
No dobrze, gromadzi nam się publiczność, także bardzo fajnie. Ja pozwolę sobie na początek zaprosić Magdę do nas. Czekajcie, tylko tutaj sobie to odłączymy. To będzie tak. Już, już, już. O, dobra. No dobra, zaczynamy. Halo, halo. Cześć, cześć wszystkim. No, siemanko, cześć Magda. Po 2 miesiącach prawie się widzimy. Mieliśmy taki jesienno-zimowy maraton, Mistrzostw Polski, Pucharu Polski, tego wszystkiego. Świetny czas to był dla Ciebie. Jak te 2 miesiące ostatnie, świąteczno, noworoczno, pandemiczno, feryjne, jak to wszystko u Ciebie tam wygląda, speedcubersko? No to jeśli chodzi o kostkę, to trochę zluzowałam, jakby to tak powiedzieć. Okay. Nie poświęcałam aż tak dużo czasu na trening. Udało mi się spotkać z rodziną, mimo warunków, no jak każdy wie, jakie są. Mhm. Więc przez ten czas jego kostka nie była na pierwszym miejscu. Starałam się utrzymywać formę, zobaczyłam, jak wyszło. Okej, dobra. Ale czy to znaczy, że troszkę też luźniej podchodzisz do tego sezonu, czy jak już się rozpędzi machina Pucharu Polski, to Magda będzie broniła dzielnie tytułu? Jeszcze się rozpędzę, więc... No i bardzo dobrze, właśnie o to chodziło. Dobrze, to więc jeszcze raz, Magda, bardzo dobrze Ci widzieć. To też zawsze taka dodatkowa energia dla mnie, jako dla organizatora tych wszystkich rzeczy, że to wszystko wraca. No dobra, a rywalem Magdy, jak wiecie doskonale, będzie fantastyczny zawodnik, najlepszy, najlepszy z najlepszych młodych w tym momencie. I zapraszam. Cześć, Adaś. Cześć. No, Adam, pokaż nam się na chwilę tylko, czy to ty, żebyśmy mieli dowód, że to Adam Chodyniecki tam siedzi. No, jest Adam Chodyniecki, puchary zobaczcie w tle, także zdobycze ostatnich 2-3 sezonów są. Dobrze, Adam, rozmawialiśmy chwilkę przed wejściem na żywo. Dzisiaj dobra w miarę dyspozycja, także Adaś, życzę Ci dobrych ułożeń, zresztą Magdzie też. Także moi drodzy, ustawiajcie sobie kamerki, ustawiajcie już kamerki tak, jak będzie dobrze. I za chwilę zaczynamy. A Wy na czacie, moi drodzy, piszcie, za kim jesteście, bo pojedynek dzisiaj naprawdę szykuje nam się bardzo, bardzo ciekawy. Zawodnicy mają skramble już u siebie, będą mieszali kostki na takiej zasadzie jak na... No jak na PPO, jak na Pucharze Polski Juniorów, czyli mieszamy kostkę, pokazujemy skrambla w kubeczku i po wymieszaniu zawodnicy na mój znak rozpoczynają preinspekcję, a dalej już wyciszają się i układają według własnego tempa. Także moi drodzy, no dość gadania, pojedynek czas zacząć. Powodzenia, zaczynamy. Pierwsze ułożenie pierwszego setu. Muszę sobie... Dobrze, otwórz, Adaś, skramble na spokojnie. A widzę, że głosy podzielone. Część osób na Magdę, część na Adama. Bardzo dobrze. Magda poprawnie, dziękuję. Jeszcze poczekamy na Adama. Chyba Adam na pewno układa na ganie. Magda, na czym układasz? Fej, long, trójka, PTS. Aha, okej. Adaś również okej, dziękuję bardzo. Można się wyciszyć normalnie? Oczywiście, można się wyciszyć. I tak się... w pewnej chwili preinspekcję już i ułożenie. Preinspekcję, jak powiem, że zaczynamy preinspekcję, w tym momencie się wyciszasz i zaczynasz preinspekcję, tak? Okay. No dobra, w takim razie powodzenia. Zaczynajmy, pierwsze ułożenie, preinspekcja. Okej, zawodnicy już mnie nie słyszą. Ja szczerze mówiąc wiem, że oboje zawodników stać na mega dobre występy. Oboje robili 6, 7 wielokrotnie tutaj na wizji u nas. No pytanie tylko, kto psychicznie tak dzisiaj to wytrzyma, mimo że stawka nie jest jakaś wielka, to jest rewanż po poprzednim pojedynku. No zobaczymy. No, Magda zaczęła bardzo pewnie. I co my tu mamy? 7,42 i 10,99. 7,42. To jest okej, okay, jakby co? Tak. Magda, dziękuję. Też jest wszystko w porządku. No to niezłym łupnięciem na początek popisuje się Adam Chudyniecki. No dobra, lecimy z drugim ułożeniem. Dwie różne ścianki. Ok, jest poprawnie, dziękuję. No dobrze, w takim razie druga próba. Jest na razie w pierwszym secie. Powodzenia.
zawodnicy się wyciszyli. Kinga, nie do końca się z tobą zgodzę, bo ilość turniejów większą ma Adam, natomiast no Magda zdecydowanie częściej bywa w finałach, więc no tutaj na pewno na prestiżowych poziomach, w prestiżowym poziomie dużo częściej Magda się pojawia. No ale jak widzieliśmy przed chwilą Adam, siódemka, aj, teraz będzie chyba po dwójka. 6,82. Nie! No, ale Magda ma plus dwójkę. Sekundkę. Co za pojedynek? 6,85 i 8,82. Magda, dwie sekundy kary niestety, a zatem 2-0 dla Adama. Ależ zaczęliśmy z wysokiego poziomu. No dobra, dobra. Powodzenia dalej. Lecimy spokojnie. Trzeci scrum. Wow. No dobra. Zobaczmy sobie, jak to wygląda na ten moment. Na razie jest 2-0. Dziękuję, oboje macie poprawnie. No i czyżby ten pierwszy set? No dobra. Okej, trzecie ułożenie, proszę bardzo. Ale liczba komentarzy jest naprawdę pokaźna, panowie. Macie rację oczywiście. Dobra, lecimy. ,76, ależ poziom dzisiaj. I chyba punkcik odzyska Magda. 8,93, a zatem mamy 2-1. Bardzo ciekawa sytuacja. No, zobaczcie, Magda broni pierwszą kostkę setową. Ale mocny. No, jeden z ciekawszych pojedynków. Dziękuję, jest poprawnie, oboje macie. Zawodnicy pokazują dwie różne ściany, więc tutaj miejcie to na uwadze, ale lecimy. Powodzenia. Łukasz, odpowiadając na twoje pytanie, nie zadeklarujemy się teraz. Cały czas ja tutaj walczę o to, żeby dopiąć organizacyjnie tegoroczną ligę, przede wszystkim pod kątem właśnie finansowania nagród, finansowania całego cyklu. Chcemy zrobić to poważniej niż było w zeszłym sezonie, więc na razie, dopóki nie skończymy tego, jeszcze nie ma decyzji. Troszkę słabsze, tak, 10,58 i czy to potknięcie wykorzysta Adam? 10,88. Właśnie sobie uświadomiłem, gdybym tak nie dokończył, dziwnie te... No właśnie, Adam. No ale cóż, decyzję zawodniczą taką podjął zawodnik i jest 2-2. A zatem lecimy. Ależ skrajne ułożenia, słuchajcie, szóstki, plus dwójki, dziesiątki, wszystko tutaj się... dobra. Adaś poprawnie, dziękuję. Magda również, dzięki. Może już ukończę? Tak, zaczynamy preinspekcję. No i za chwilę jedno z was, jedno z zawodników zwycięży pierwszego seta. Powodzenia. Adaś, nie wiem, wiesz, na razie z Olafem wstrzymaliśmy treningi. Troszkę wstrzymał on też trenowanie, więc ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno się zobaczymy jeszcze nie raz, ale kiedy mecz, to nie wiem, nie? No i publiczność zgromadziła się całkiem spora. Ten mecz niezwykle ciekawy. Mamy 2-2. Ach, i kto teraz? 7,74. Jednak Magda. 7,74. I proszę Państwa, 3-1. Kto nie wygrywa 3-0, jak to mówi stare powiedzenie sportowe, przegrywa 3-2. I w tym momencie Magda wychodzi na prowadzenie, ale zobaczcie, średnia Magdy to jest wyraźnie słabsza niż Adama. Także tutaj zadecydowały takie niuanse. Poczekajmy jeszcze chwilkę, kochani, ze startem drugiego seta. Dobrze wymieszane, ale odłóżcie kostki jeszcze. Tak, schowajmy kosteczki. Ja tylko zmienię baner. Mamy 1-0 dla Magdy w tym momencie, ale średnio zobaczcie, 8,58 dla Adama Chudnickiego, Magda 9,20, bardzo dobre single. No ale cóż, 1-0, punkty tutaj brutalne i przechodzimy do setu drugiego. Zatem powodzenia, pierwsze ułożenie.
No, teraz troszkę dłuższa preinspekcja. Widzę u obojga zawodników. Ciekawe, czy coś tam ciekawego widzą, czy wręcz odwrotnie, nie mogą zacząć. Adam na żółtym kolorze, Magda na białym. I nerwowa końcówka u Adama. I co będziemy mieli? 9-13 kontra 8-68. 1-0 dla Magdy w tym secie. Przechodzimy do kolejnego ułożenia. Skramblujemy. Dziękuję. Poprawnie macie oboje. No pierwsze dwa ułożenia mieliśmy 2-0 dla Adama. Teraz 4 z rzędu Magdy. Czekamy na przełamanie i preinspekcja kolejnej próby. Adaś, wracaj do formy. Mówię teraz do Adama z czatu. Także dobrą kostkę masz, więc trenuj. A my tymczasem wracamy do pojedynku, bo bardzo podobnie zaczęli teraz. Adam troszkę po grudzie ten F2L. Oboje mają... Chyba będzie Adam jednak tym razem. 8,90 i 9,18. Tak. 8,90 kontra 9,18. Jest po jeden. Bardzo dobry mecz dzisiaj oglądamy w wykonaniu moich gości. 1-1. Okej, dzięki. Dziękuję bardzo. Chwila oddechu dla zawodników, a my widzimy, no na razie bardzo dobre to są ułożenia. Całokształt tego pojedynku jest wyśmienity. Przechodzimy do trzeciej próby tego setu. Powodzenia. Tutaj dla Adama Chudynieckiego szukałem sparring partnera. Tydzień ciężko było. Zawodnicy z najwyższej półki tutaj nie wszyscy chcieli, mieli czas. No Magda się zgodziła i super, bo ten pojedynek wygląda naprawdę ciekawie. Magda 9,24. Czy to starczy na Adama? Ach, co my tam mamy? 9,16. 9,16 starczyło, a zatem Adam wychodzi na prowadzenie. No dobra, mieszamy kolejną próbę. Jest po 4 w małych punktach, ależ to się fajnie układa. Magda poprawnie, dziękuję. Super, Adam dziękuję również. No dobrze, w takim razie, no ciekaw jestem, co się wydarzy. Czy Adam dowiezie to do końca? Zobaczymy. Powodzenia. I zaczęli preinspekcję. Tymek, pozdrawiam, ale nauczyłeś się z tego poradnika obecnego, z tego z kotami i myszami. Ale tak czy inaczej, fajnie, że jesteś. Adasia, musimy chyba poprosić, żeby kamerkę wziął wyżej. O, dobra próba to będzie. Chyba dowiezie zwycięstwo. Ło! 7,37, 7,57. Co tu się dzieje? 7,37 kontra 7,57. I mimo tego, że Magda przegrywa tego seta, te 3-1, to co tu się dzieje, moi drodzy, jeżeli chodzi o pojedyncze wyniki? Mega, to już 4-5 siódemek widzieliśmy w tym meczu. Jest 1-1. A zatem Adam w pięknym stylu wraca do tego pojedynku i zaczynamy wszystko od nowa. Mamy 1-1. Zmieniamy baner. Zawodnicy już zmieniają scramble na set trzeci. No, a wy kochani, piszcie, jak wam się ten pojedynek podoba, bo myślę, że warto było właśnie taki zorganizować. Dziękuję bardzo. Jest OK? Okej. No to zaczynamy. Powodzenia, trzeci set. Tutaj Łukasz pisze Szypel skip 13,56. Kiedyś, wiele lat temu, mieliśmy takie zasady, że wszelkiego rodzaju skipy nie były liczone w singlach i takie nawet definicje były pisane, jak to sprawdzać, a potem stwierdziliśmy, że w sumie i tak najbardziej miarodajna jest średnia z 5, jeżeli chodzi o występy. Nie ma co się przyczepiać do singli.
9,40 na otwarcie. I to chyba wystarczy, Magdzie. 9,45. Wow, 500, no pewne zwycięstwo w tym momencie, ale jednak, tak żartuję oczywiście, ale jest jeden punkcik dla Magdy w tym secie trzecim. Lecimy dalej. Okej, okay, dziękuję bardzo. Jest, okej, okay, dzięki. No ciekawe, bardzo ciekawe. Lecimy z kolejną próbą. Powiem ci, Michał, lepiej, że kiedyś nawet zawodnicy mówili, że woleliby mieć na zawodach, wiesz, słabsze ułożenie niż WR-a ze skipem, nie? Takie były, takie poglądy były, tak? Szybko się to zmieniło. 7,47 Magda, piękne ułożenie. Teraz mamy chwilę, zobaczmy całe ułożenie Adama. A, chyba siódemki tu nie będzie, chociaż dobra końcówka. 8,94. Adaś, prośba do ciebie, weź kamerkę trochę wyżej, bo ona opadła nieco i troszkę nam uciekasz. O, dziękuję bardzo. Powinno tak jeszcze, jeszcze troszkę, Adaś. Powinno być lepiej. O, dziękuję bardzo. Dobra, trzecie ułożenie. 2-0 dla Magdy. Jest poprawnie, dziękuję bardzo. No dobra, no teraz, no dobra, poczekajmy, zaraz skomentuję, ale na razie niech zawodnicy się wyciszą. Zaczynamy preinspekcję. No, wydaje mi się, moi drodzy, że teraz Magda dowiezie tego seta. Dość dobrze wygląda ta siódemka, myślę, dodała jej skrzydeł i tak czuję, że powinna to doprowadzić do końca. O, jeszcze fajny OLL i permutacja A. Tak, 7,66. No teraz Adam potrzebuje dobrego ułożenia, bardzo dobrego. Chyba aż tak dobre nie będzie. 7,66 i 8,98. Znowu taka sytuacja. Ten set 3-0 dla Magdy, moi drodzy. Mamy 2-1 w całym meczu, ale poziom dalej bardzo, nie, bardzo... Muszę szybko coś zrobić. Dobrze, dobrze, Adaś, spokojnie. To na chwilkę Adama tutaj odepniemy. Natomiast zobaczcie, moi drodzy, jaka średnia na górze, jaka różnica, 300 w średniej. Adam Chodyniecki prowadzi 300, ale jego przewaga z każdym ułożeniem topnieje. Te ostatnie dwie siódemki Magdy no, dały bardzo dużo, jeżeli chodzi o średnią. No i mamy 2-1. Adam jest już z nami z powrotem, także szybka zmiana wyniku. 2-1. Dobrze, przechodzimy do setu czwartego. Zawodnicy zaczynają mieszanie. Magda, dziękuję, poprawnie. No, a publiki mamy, słuchajcie, tyle, co na Pucharze Polski czasami. Jest ok, Adaś, dziękuję. No i zaczynamy set czwarty. Powodzenia. No, teraz... Okej, okay, Adam się wyciszył. Adam, do boju. Życzę tutaj, trzymam kciuki za ciebie w tym secie, abyśmy mieli dogrywkę w tym meczu. No, ale tutaj tak czy inaczej sport zadecyduje, kto będzie lepszy. No, niech wygra lepszy, jak zawsze. Magda nam się rozpędziła, dwie siódemki z rzędu. No, teraz ten F2L nie najlepszy, dużo nieprzyjemnych ruchów. No, i co my mamy? Dziesiątkę. No tak coś od samego początku było czuć. Słabsze ułożenie. No Adam, żeby teraz się nie poddawał do końca. 10,35. Magda, jaki dokładnie wynik miałaś jeszcze raz? 10,37. Co oni dzisiaj robią? Ależ równo. Zobaczcie, 1-0 dla Adama. 200 przewagi. Oboje zepsuli to ułożenie. No, ale Adam o 200, że tak powiem, mniej tu zepsuł. Lećmy dalej. Chyba Adaś będziesz miał misa. Tak, wiem, bo sprawdziłem tutaj. Tak, Magda poprawnie, dziękuję. Wow, no dobra.
Zobaczmy. Średnia jaka obojga zawodników? 8,86, 8,89. Dziękuję, Adaś. Teraz jest dobrze. 7 do 6 w małych punkcikach. 2-1 dla Magdy. I wracamy do rywalizacji. Powodzenia. Preinspekcja. Drugiego ułożenia czwartego setu. No, ciekaw jestem, jakby teraz się rozłożyły wasze głosy. Kto wygra ten mecz? No, Magda. O, permutacja U na koniec. Ajejejejejejejej. Magda, czy nie wyłączyłaś za pierwszym razem? Nie. Dobra, dziękuję. 7,98 i 8,18. Ależ blisko cały czas. Nawet raz wygrywa jedno, raz drugie, ale różnice zobaczcie, jak niewielkie cały czas. No dobra. Po jeden. Adam poprawnie, dziękuję. Magda również, dzięki. 1-1. No, Adam teraz jeszcze chwila rozgrzewki, opanowania nerwów, na spokojnie układamy i przechodzimy do trzeciej próby. Powodzenia. Ale podobają mi się wasze komentarze. Dajesz, Adam, dajesz, Magda, na zmianę, dokładnie. Dzisiaj mamy piękny pojedynek, nie jest on absolutnie jednostronny, chociaż oczywiście poczekajmy, no bo jeżeli Magda by wygrała tego seta, wynik 3-1 już wygląda trochę inaczej, ale tak czy inaczej, bardzo fajny wieczór zafundowali nam zawodnicy. No, mistrz zwycięszczyni Pucharu Polski zeszłego roku daje czadu, ale teraz dziesiątka kolejna, Adam. 9,67. Ja to bym wykorzystał, tylko w połowie ułożenia zaczęła mi tak kostka strasznie jakoś haczyć. No cóż, trzeba dać radę do końca. Dasz radę, Adaś. I Bukie zobaczmy, dany. Mamy 2-1 dla Adama. W tym secie. Okej, okay, jest poprawnie, dziękuję bardzo. Przypominam, zawodnicy pokazują dwie różne ściany, ja muszę sprawdzić po prostu z dwóch stron. I powodzenia, lecimy. Czwarte ułożenie. Wiem, że powiecie, że jestem jednostronny, a raczej stronniczy, o tak raczej powiedzieć, tak? Ale teraz Adam, trzymam kciuki, dajesz, dociągnij tego seta, żebyśmy mieli dogrywkę, bo zawsze w dogrywkach są największe emocje. Magda zaczęła pierwsza. Jaki czas nam zafunduje? Ten set nie wygląda najlepiej w jej wykonaniu. Potrzebuje dobrej próby. I permutacja U? Dobra próba. To będzie chyba siódemka. Niziutka ósemka. 8,17. No i co Adam na to? Czekamy wszyscy. Leci ze wtuelem. Świetny OLL. Nie. Ach, nieprzyjemne. 8,80. 8,80. Adama jest sub dziewiątka, ale wynik 2-2. Magda dociągnęła ten set. No i mamy ostatnie ułożenie. Teraz albo będzie koniec meczu, albo dogrywka. Chwila, bo komputer mi świruje. Spokojnie. Magda poprawnie. Magdy poprosimy, żeby chwilkę poczekać. Adaś, nie denerwuj się. Poczekamy na ciebie. Czasami tak jest, sprzęt nas zawodzi czasami, a my musimy popatrzeć sobie na średnie, zobaczcie, 1 setna różnicy, 8,87 Adama Chodynieckiego i 8,88 Magdy, ależ numer, no. Wiecie, gościłem na tym kanale wiele pojedynków, przede wszystkim Puchar Polski i MPJ-ty, dziękuję, jest okej. Okay. Widziałem naprawdę wiele pojedynków, ale ten, mimo tego, że nie niesie za sobą aż takiej stawki, jest jednym z najciekawszych, jakie widziałem. No dobra, powodzenia. Ostatnie ułożenie tego seta. No i jeżeli teraz wygra Adam, mamy dogrywkę, jeżeli Magda, koniec meczu i 3-1, no i zobaczmy. Adam zacznie pierwszy tym razem. No i wyznaczy poziom dla Magdy. Niezłe w Tuelsium. Ależ GM weszło. 8,60 i czy to starczy?
Starczyło 8,60 i 9,54. Proszę Państwa, mamy dogrywkę, mamy ten punkt dla Adama. Wow, no dobra, jest 2-2, a zatem lecimy z ostatnim setem. No i teraz oczywiście mamy pokaz umiejętności i przede wszystkim próbę zimnej krwi, tak, który zawodnik lepiej sobie z tym poradzi. Zobaczymy za chwilę, a zatem dobrze wymieszane, przechodzimy do ostatniego setu. Delikatnie wyszedł na prowadzenie w średniej Adam, ale dalej to jest tylko 0,07 różnicy, także o włos to wszystko. Powodzenia. Pierwsze ułożenie dogrywki. Ależ mocny mecz. O, jest Przemek. Siemanko, Rogal. Magda pierwsza skończy swoje ułożenie i mamy 7,50. Dobre, bardzo dobre ułożenie. I Adam, ależ PLL mu wszedł. 7,23. Co za mecz? 7,23. Pięknie zaczął ten pojedynek w tym secie Adam. Zobaczcie, mamy 9-9 w małych punktach. 2-2 w setach i ten pojedynek trwa dalej. Dziękuję, wymieszane poprawnie. Preinspekcja. Długa preinspekcja u obojga zawodników. Kto zacznie pierwszy? Bo chyba podobnie będzie. No nie, Adaś. Adaś zaczął pierwszy, około 2-3 sekund przewagi na starcie, w sensie tempa układania, ale mu weszło. No, znowu dobre ułożenie. 7,87. 9,42 Magdy. Mamy 2-0 w tym momencie w secie piątym. I lecimy z trzecim skramblem. Teraz wzmaga się doping dla Magdy na czacie. Ależ widownia dzisiaj nam dopisuje. No i powodzenia, lecimy. Preinspekcja. No i teraz, czy mistrz Polski juniorów 2000, przepraszam, czy mistrz Polski kategorii wiekowej z zeszłego roku juniorskiej do lat 14, czy Puchar Polski zwycięzczyni zeszłej edycji, kto teraz? No ten set wygląda niesamowicie w wykonaniu Adama, 2,7. No i teraz pytanie, czy do niego dociągnie to do końca, bo zaczął kozacko, tylko czy nie przygniecie go teraz poziom własnych ułożeń, jakie miał wcześniej? Chyba był błąd w krosie. Tak, to ułożenie nie podejdzie Adamowi. Magda, 10-12 i to się upiecze Magdzie najprawdopodobniej. 12-13, a zatem, no, 10, nie wiem już po co słów mi brakuje, słuchajcie, 10-10 w małych punktach. Jeszcze jedno ułożenie zobaczymy. Teraz oboje zawodnicy zepsuli to ułożenie, no ale Adam miał błąd w krosie. Poprawnie oboje. No i powodzenia. Lecimy, zaczynamy preinspekcję. Większość pojedynków na kale kończy się wynikiem 3-0, maksymalnie 3-1. Rzadko widzimy 5 setów i to niezależnie, czy to są pojedynki niezależne w cyklu pojedynki speedcuberów, czy to są MPJ-y. Przeważnie były krótsze mecze, a tutaj proszę. No i teraz Adam, czy da radę, bo jak nie wygra tego ułożenia... Och, dobra. 7,75 Magda, 8,74. A zatem... Proszę Państwa, złóżmy ręce do oklasków, dlatego że ten mecz, to co dzisiaj zawodnicy nam pokazali, było wspaniałe, ale lepszy dzisiaj. Adam Chodyniecki, 3-2, proszę Państwa, 11-10, jednym punkcikiem małym wygrywa Adam. Średnia, zobaczcie. Wiesz co,
Tam jest 8,74, nic nie zmienia, ale jakby to się... A, 8,70, oczywiście już poprawiam. 8,74. Troszeczkę o jedną setną Magda poprawiło to twoją średnią, także też zawsze coś. Natomiast, proszę Państwa, pojedynek stał na bardzo wysokim poziomie, niczego nie brakowało, występy godne finału w Pucharu Polski. Ile siódemek, zobaczcie, raz, dwa, trzy... 4, 5, 6, 7, 8, 9 siódemek w jednym meczu. Rzadko się to zdarza. Także no, moi drodzy, wielki szacun dla was obojga. Magda, pięknie tutaj dziękuję tobie. No a Adam, no wygrywasz. Dzisiaj rewanż mamy w meczach. W meczach między wami mamy 1-1, także ja bym chciał jeszcze kiedyś zorganizować wasze spotkanie. Jeszcze jedno. Myślę, że i widzów dużo zgromadzimy. Dzisiaj rekordowa chyba widownia, także bardzo, bardzo wam gratuluję. No i co Magda, jednak forma w miarę wyszlifowana. No, w miarę. No niektóre te dziesiątki nie powinny wpadać, ale to też wiadomo, na wizji to coś się inaczej układa. Jasne, tam rozstrzał był spory, ale tych siódemek naprawdę nasadziłaś mnóstwo. Natomiast no, Adaś, jak tobie się układało dzisiaj? Fajnie nawet. Fajnie nawet. Adam, ja z Adamem trenuję, raz w tygodniu się spotykamy, ja wiem na co go stać na treningach, zawsze taki troszeczkę spięty na występach, także, ale Adam, to chyba najlepszy twój mecz w tym momencie, którym no, pokonujesz zawodniczkę absolutnie z pierwszej polskiej ligi, także mimo swojego młodego wieku, no myślę, że nieźle postraszyłeś pozostałych swoich rywali przed startem Pucharu Polski 2021. Pokażcie swoje buzie jeszcze na chwilę, drodzy zawodnicy, wasze uśmiechy. Ja bym jeszcze chciała pozdrowić wszystkie moje koleżanki, które to oglądają. Widzę tutaj na czacie jest jedna i dziękuję bardzo za wsparcie, które mam od nich. No, proszę bardzo, jak fajnie. To ja też dokładam się do pozdrowień dla koleżanek. Dziękuję tutaj też znanym zawodnikom, którzy się pojawili, bardzo was wspierali. I cóż, jeszcze raz, Adam, wielkie gratulacje dla ciebie. Magda, dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do dzisiejszego meczu. Dziękuję bardzo. Zostańcie jeszcze chwilkę ze mną, a z naszymi widzami się już żegnamy. I za dzisiaj pięknie wam dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym meczu z cyklu Pojedynki Speedcuberów. Trzymajcie się, na razie, hej.